Połóg po porodzie naturalnym i cesarskim cięciu. Czym różni się połóg kobiety rodzącej naturalnie i przez cesarskie cięcie? Połóg kobiety rodzącej naturalnie różni się od połogu kobiety rodzącej przez cięcie cesarskie, głównie umiejscowieniem rany. Nawet jeżeli w porodzie dochodzi do nacięcia krocza, jest to rana powierzchowna. Rana po cięciu cesarskim jest znacznie głębsza i zwykle rodzi większe dolegliwości bólowe. Więc u kobiet, które urodziły przez cięcie cesarskie, ból w połogu utrzymuje się dłużej i wymagają one silniejszych środków przeciwbólowych. Również w trakcie cięcia cesarskiego zwykle jest większa utrata krwi niż w porodzie naturalnym, co również się będzie przekładać na kondycję kobiety po porodzie. Kiedy bóle brzucha po porodzie są naturalne? Bóle brzucha po porodzie są naturalne, bo najczęściej wiążą się z obkurczaniem macicy. Macica stopniowo wraca do swoich poprzednich rozmiarów. Proces ten jest wspomagany przez ssanie dziecka. Kiedy dziecko ssie pierś, macica kurczy się bardziej intensywnie, dlatego w czasie karmienia kobieta może odczuwać te skurcze jako bardziej bolesne. Również kobiety, które rodzą raz kolejny, odczuwają większą bolesność tych skurczy poporodowych. Czasami ten ból jest na tyle silny, że wymagają środków przeciwbólowych. Ból brzucha po porodzie najczęściej jest wtedy niepokojący, jeśli on jest stały i towarzyszy temu podwyższona temperatura powyżej 38 stopni. Jak wygląda połóg po cesarskim cięciu? Połóg po cięciu cesarskim zwykle trwa 6 tygodni i jest to czas, kiedy organizm kobiety regeneruje się po zabiegu cięcia cesarskiego. Kobieta będzie doświadczać obkurczania się macicy ze względu na to, że macica wraca stopniowo do swojego poprzedniego rozmiaru. Dodatkowo będziemy mieli do czynienia też z odchodami poporodowymi i w pierwszej dobie jest to obfite krwawienie. Następnie odchody te zmieniają się, jeśli chodzi o barwę i ilość, stopniowo jest ich coraz mniej i na kolejne doby przyjmują barwę bardziej różową, stopniowo przechodząc w barwę brunatną, żółtą. Jakiś biały śluz może być zauważalny nawet 3-4 tygodnie po porodzie, ale już w bardzo małej ilości. Ze względu na ranę dosyć rozległą i głęboką po cięciu cesarskim, kobieta będzie odczuwać ból. W pierwszej, drugiej dobie jest to dość silny ból, ale stopniowo zmniejsza się. Dodatkowo, ponieważ cięcie cesarskie wiąże się z dużą utratą krwi, kobieta może być słaba i wymagać wsparcia. Jak wygląda połóg po porodzie naturalnym? Połóg po porodzie naturalnym zwykle trwa 6 tygodni i jest to czas, kiedy kobieta regeneruje się po porodzie. Będzie doświadczać obkurczania macicy, ponieważ macica wraca do swojego poprzedniego rozmiaru. Dodatkowo będziemy obserwować odchody poporodowe i najczęściej w pierwszej, drugiej dobie jest to żywo-czerwona krew w dość dużych ilościach. Stopniowo odchody poporodowe będą się zmniejszać. Na kolejne doby odchody poporodowe przechodzą w barwę różową, potem brunatną, aż do żółtej czy białej barwy i możemy je obserwować aż do 3-4 tygodnia po porodzie. Jeżeli w trakcie porodu doszło do pęknięcia krocza albo było nacięcie krocza, kobieta może odczuwać bolesność tej okolicy. Również problemem w okresie poporodowym u kobiety rodzącej naturalnie mogą być żylaki odbytu.